Dobry wieczór, witam. Tu podcast Inny Świat, nazywam się Paweł Mościcki. Dziś mamy odcinek poświęcony prognozowaniu, przewidywaniu, czy też analizowaniu tego, co może wydarzyć się w najbliższym roku, a to, co wydarzy się w najbliższym roku, będzie w dużej mierze warunkowało też pewnie sporo wydarzeń lat następnych. Żyjemy w takiej epoce skumulowanych troszeczkę wydarzeń i przemian, więc jest to na pewno kawał istotnych decyzji, które zapadną w najbliższej przyszłości. Zanim do tej rozmowy przejdziemy, chciałbym oczywiście przypomnieć, żebyście komentowali, udostępniali, lajkowali nasze transmisje na różnych platformach, na których nadajemy, a także jeśli macie taką wolę, wsparli nas w ramach patronite.pl/innyświat. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w rozwijaniu tego kanału, bo zależymy w dużej mierze, jeśli nie właściwie wyłącznie, od właśnie takiej pomocy. Także polecam się i nisko kłaniam. Natomiast dzisiaj będę rozmawiał z Jarosławem Pietrzakiem. Witam cię, Jarku, w podcaście Inny Świat. No cześć, dobry wieczór. I muszę od razu powiedzieć, że Jarosław Pietrzak, który jest publicystą, krytykiem filmowym, eseistą, powieściopisarzem, autorem dwóch książek, które mam tu przy sobie, Smutki tropików politycznych, współczesne kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne i powieści Nirwan. Muszę powiedzieć, że teksty twoje, Jarku, które piszesz też na blogu jarosławpietrzak.com, wszystkie linki Państwo znajdą w opisie naszego odcinka, to są takie teksty, które ja uważam dziś za właściwie jedne z najważniejszych publicystycznych tekstów po polsku. W kraju, w którym refleksji nas na tematy fundamentalne związane z polityką, z prawami międzynarodowymi i tak dalej jest jak na lekarstwo, to za każdym razem jest jednak poważna propozycja, z którą można się zgadzać lub nie, ale ja po takiej troszeczkę głębszej lekturze tych tekstów, czy obszerniejszej przed naszym spotkaniem, muszę powiedzieć, że nie brakuje tam tekstów potężnych i naprawdę gdzieś tam właśnie rozważających rzeczy fundamentalne, dlatego bardzo się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj. Ja też się cieszę i dziękuję. Tak, ale jeszcze jest jedna cecha, która sprawiła, że zaproszenie Jarka było dodatkową dla mnie atrakcją, a mianowicie to, że Jarek potrafi przewidywać przyszłość i mamy na to dowody, mamy na to papiery. Napisałeś niedawno tekst pod tytułem Przyszłość właśnie, gdzie udowadniasz czytelnikom, że masz na koncie kilka poważnych prognoz, które się sprawdziły. Niestety, bo były to prognozy raczej pesymistyczne. Tutaj też czuję pewien rodzaj pokrewieństwa. Ja też staram się, że tak powiem, rozpoznawać głównie sygnały alarmowe i też raczej czarno niż różowo widzę to, co się dzieje wokół, ale dzisiaj bym chciał spróbować razem z tobą zastanowić się nad tym, co nas czeka w najbliższym czasie, czyli w 2024 roku, tak pi razy drzwi powiedzmy. I oczywiście bardzo bym cię prosił o rozwagę, mając świadomość, że jak coś powiesz, to się potem ziści. to bardzo bym cię prosił, żebyś tutaj tak oszczędnie z tą kryształową kulą się obchodził, bo odpowiedzialność na tobie spoczywa duża. To może będę robił czasem różne wersje. Tak, może różne wersje, tak. Oczywiście, tak, no tak to jest z tymi prognozami, że chyba ciekawsze jest nie to, czy zgadliśmy, czy nie zgadliśmy, tylko czy uda nam się do końca zarysować jakąś taką, powiedzmy, perspektywę na to, co nas czeka. I już nie przedłużając może tego wstępu, bym zaczął od wojny na Ukrainie, która... No jednak jest chyba takim wstrząsem, który wywołuje różne mikro wstrząsy właściwie na całym świecie i odpowiada za wiele takich przebiegunowań, przeobrażeń naszego systemu światowego. I chyba zacząłbym właściwie nie od przewidywania, ale od takiego pytania, jak myślisz, gdzie w ogóle w tej kwestii się znajdujemy? To znaczy, czy ta wojna jest w jakimś stadium zamrożenia, czy ona jest w stadium jakiegoś... jakiejś fundamentalnej przemiany,
bo chyba od tego by zależało, co się będzie dalej za naszą wschodnią granicą, a być może i bliżej, działo. Jak ty to widzisz? Ja mam wrażenie, że wojna ukraińska jakby została radykalna. Stanęliśmy w sytuacji, kiedy ona została błyskawicznie przedefiniowana, jej położenie, jej rola i w ogóle jej znaczenie. W momencie, kiedy w październiku rozpoczęła się wojna Netanyahu, znaczy wojna, to jest też pytanie, czy to można nazwać wojną, ale inwazja Netanyahu na Gazę, która no jakby zmieniła miejsce tej wojny w optyce jednego z głównych graczy w tej wojnie, tego gracza, którego roli w tej wojnie się nie wymawia na głos w Polsce, z tego co zauważyłem, z tego co widzę z daleka, czyli Stanów Zjednoczonych, dla których początkowo, znaczy ta ukraińska wojna początkowo miała dla Amerykanów kilka różnych znaczeń. I tu oczywiście wchodzimy od razu na pole minowe w kontakcie z polskim dyskursem, bo oficjalnie Stany Zjednoczone nie są stroną w tej wojnie i jest to oczywiście tylko wojna rosyjsko-ukraińska. Ale ona jest tak samo rosyjsko-ukraińska, jak ta wojna w Syrii była domowa. To wszystko, co pozwalało stronie ukraińskiej otrzymywać cały czas tak dużo pomocy militarnej, żeby walczyć z Rosjanami, pomaga utrzymywać Rosję uwięzioną w tym jednym konflikcie, jakby odcina ją od jakby możliwości ingerowania gdziekolwiek indziej na świecie. No to wszystko stanęło pod znakiem zapytania w momencie, kiedy ważniejszy przyjaciel Stanów Zjednoczonych wkroczył na ścieżkę wojenną i zużywa tam tyle amunicji, uzbrojenia, co w innych wojnach w ciągu tygodnia, co w innych wojnach w ciągu kilku miesięcy czy roku. No i teraz już wiemy, że jest administracji Bidena bardzo trudno utrzymywać te same poziomy wsparcia dla obydwu tych jakby sojuszników, nazwijmy to. To znaczy Izrael jest sojusznikiem mniej w cudzysłowie, no Ukraina bardziej w cudzysłowie. No i wygląda na to, że jakby takiego samego konsensusu jak dla wspierania Izraela dla Ukrainy nie będzie już więcej. I już nie da się przepychać tak łatwo tych kolejnych fal pomocy. Wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, kiedy administracja Zełenskiego wie już, że się zmieniła sytuacja, bo oni się bardzo nerwowo zachowują od kilku miesięcy. W każdej sytuacji, w której zwracają się o wsparcie, są coraz dziwniejsze te zachowania, są agresywni, obrażają tych swoich potencjalnych, te strony, od których oczekują pomocy, są jednocześnie gdzieś jakimiś insynuacjami oskarżane o zdradę, o kryptoproputinizm, coś w tym stylu, więc oni już jakby wiedzą, że się zmieniło znaczenie tej wojny dla Stanów Zjednoczonych
i przez to dla ich sojuszników. No to moim zdaniem Amerykanie będą jeszcze w tym roku, dlatego że to jest rok wyborczy i to takie zawieszenie, to nierozstrzygnięcie tej wojny, jednocześnie jej ciągnięcie, będzie się ciągnęło w tym roku, dlatego że Biden, starając się o reelekcję, nie może sobie pozwolić na przegranie jakiejś wojny tuż przed wyborami. Więc to będzie tak, tak wisiało w takim stanie takiej wojny, która się za bardzo nie posuwa w żadną stronę. Znaczy, trudno powiedzieć, czy na przykład Ukraińcy zaczną mocniej przegrywać w tym roku, czy nie zaczną jeszcze mocniej przegrywać, bo jakąś tam pomoc będą otrzymywali. Amerykanie będą też próbowali zepchnąć jak najwięcej z tej roli wspierania Ukrainy na Europę, podczas gdy oni wspierają Izrael. Tak mi się wydaje. Znaczy, ale nie, ja myślę, że tak naprawdę to dopiero w przyszłym roku, w 2025, i to pewnie niezależnie od tego, kto wygra te wybory, Amerykanie się wycofają w pierwszym pewnie roku kadencji z jakiegoś większego udziału w wojnie ukraińskiej i zostawią ją albo Europejczykom do jakiegoś podtrzymywania, rozwiązania, albo po prostu zrobią tak, jak nieraz zrobili, że po prostu wyszli, radźcie sobie sami. Wersja saigońska, tak? Albo coś takiego, że po prostu ładujemy, co się da na helikopter, afgańska, tak? Że ładujemy, co się da na helikoptery i sytuacja się rozwiąże sama. A jak myślisz, bo mi się wydaje, że ten moment teraz jest rzeczywiście trochę dziwny, bo chyba wszyscy wiedzą, że ta wojna już została przegrana. W takim sensie realizacji jej podstawowego celu, definiowanego zresztą zarówno od strony ukraińskiej, jak i od strony właśnie, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych. Tak? No bo Stany Zjednoczone nie ukrywały od samego początku, że to jest super okazja, żeby osłabić Rosję, tak? Czy obalić Putina, czy no, w wersji Max, no to tam jest dekolonizacja Rosji, prawda? Czyli właściwie zakopanie wreszcie i podzielenie na jakieś tam takie państewka. Tak, państewka kompletnie niesamodzielne i podległe. Natomiast z punktu widzenia no, interesów ukraińskich, no to oczywiście byłoby to jakieś tam odwojowanie terytoriów do no, co najmniej 23 lutego 2022, a w optymistyczniejszej wersji do 2014, prawda? I wydaje mi się, że w tym sensie no, to ta wojna wygrana już być nie może przez Zachód i Ukrainę, dlatego że po prostu militarnie została ta koalicja pokonana przez Rosję i że to już jakby wiadomo, tego się oczywiście oficjalnie nie mówi, to się gdzieś tam przedostaje, no nie wiem, czy ty na bieżąco czytasz, ja staram się dozować, ale no czasami zajrzę tam na Onet czy do Gazety Wyborczej, to jest tak, że wszyscy cały czas uprawiają no taką właśnie już powszechną, prawda, propagandę sukcesu i też taką propagandę prowojenną, natomiast gdzieś co jakiś czas się pojawia tekst, który mówi, no tak, no ale tutaj już niestety te fronty się odwróciły, kontrofensywa się nie udała, prawda, Avdijewka zaraz upadnie, no i tak dalej, więc to już jest jakby wiadome i teraz pojawia się pytanie, no właśnie to za 1000 punktów, czyli nasze przewidywania, no i co będzie dalej, tak, to znaczy powiedziałeś, że Amerykanie się wycofają, czy to oznacza, no bo to jest też kwestia, która niedawno wybuchła, prawda, w mediach ogólnoświatowych, czyli wypowiedź Donalda Trumpa, który właściwie, no moim zdaniem po prostu sprzedaje trochę drożej amerykańską ochronę i amerykańskie, że tak powiem, narzędzia tej wojny, czyli generalnie sprzęt wojskowy. Natomiast no, komentarze są takie, że tutaj właśnie stoi pod znakiem zapytania przyszłość NATO. No i drugie pytanie za 1000 punktów, no to jest takie, ja się nad nim jednak zastanawiam,
dosyć często i to w takich niełatwych emocjach, no to znaczy, czy ten front rzeczywiście może przesunąć się dalej, tak? To znaczy, czy to się wszystko rozwiąże jakkolwiek katastroficznie, tak? No tutaj nie pozostawiajmy wątpliwości, że jest to jakaś okropna hekatomba i Ukraina no, została jednak masakrowana w tej wojnie pod każdym właściwie możliwym względem, no ale czy to jest jakoś jedyny teren tego konfliktu, czy on się rzeczywiście ma potencjał rozlać na cały kontynent, no i jakie musiałyby być spełnione warunki? Na, żeby to pytanie jeszcze trochę tak okrasić anegdotą, nie wiem, czy oglądałeś wywiad Tuckera Carlsona z Putinem, ja akurat oglądałem. A nie widziałem jeszcze. Tak, i tam jest pytanie o to, czy on ma intencje, no wiadomo, tak, każdy polityk mówi coś, co chce powiedzieć, nie trzeba mu wierzyć na słowo, natomiast ciekawe jest to, że Putin powiedział, że oczywiście nie, no absolutnie to jest absurdalny pomysł i że tylko gdyby zostali zaatakowani przez Polskę, no to mogliby w ogóle takie rzeczy brać pod uwagę, po czym w Gazecie Wyborczej, w newsletterze, który ja jeszcze dostaję, jest informacja, że właśnie już to tutaj kwestia tygodni, kwestia może dni, kiedy zostaniemy zaatakowani, prawda? No jakby tu jest już tak głęboki rodzaj głuchego telefonu, że mi się wydaje, że to nawet przez przypadek może się rozlać na całą Europę, albo przez jakąś właśnie już taką niepowstrzymaną głupotę wzajemnych jakichś takich niedomówień. Jak ty myślisz, czy to jest w ogóle możliwy scenariusz, czy to jednak no jakiś rodzaj rozsądku tutaj jakkolwiek rozumianego zostanie utrzymany i właśnie tak jak powiedziałeś, przyszły rok albo koniec tego roku, chyba raczej przyszły, tu się zgadzam, zacznie się jakieś takie powolne gaszenie tego całego wojennego pogorzeliska. Znaczy nie wiem, czy samo wycofanie się, to jakby samo wycofanie się Amerykanów z tak aktywnego udziału, no nie militarnego, ale zbrojeniowego i finansowego w tym konflikcie, czy ono od razu będzie się, czy ono się przełoży na wygaszenie wojny, bo może nie. Mhm. Tylko na bardziej takiej, na taki na inną formę tej wojny, na inną jej skalę, czy coś w tym stylu. On też zależy właściwie. O, dobra, to jest dużo tutaj pytań zadałeś naraz. I one się tak wszystkie zazębiają. Więc nie wiadomo, czy to od razu będzie oznaczało koniec tej wojny, bo może nie oznaczać końca tej wojny. Może być tak, że ktoś się już. Że ktoś inny, no na przykład, no nie wiem, na przykład Niemcy i Polska się zaangażują tak bardzo, że będą próbowały wypełnić tą dziurę po Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie będą w stanie na tyle znacząco, żeby wygrać tę wojnę, bo to są mniejsze potencjały, ale mogą na przykład na tyle, żeby ją jeszcze przyciągać o kolejne miesiące. Wiele wojen jakby wybuchło trochę przez przypadek, to znaczy w sensie, że wszyscy przefajnowali ze swoim takim pogrywaniem i przewidywaniami, że oni tam lepiej rozumieją niż... No pierwsza wojna światowa tak trochę się zaczęła, że to była taka wojna, której tak naprawdę nikt nie chciał zacząć z tych stron, które ostatecznie do niej przystąpiły, bo nikt nie wierzył, że to się aż tak daleko posunie, no ale się posunęło, bo każdy przesadził trochę w oczach innych stron. I coś takiego jest, no to nie jest niemożliwe, nawet jeżeli Stany Zjednoczone się wycofają. Stany Zjednoczone mogą się wycofać i zostawić po prostu wojnę w Europie. Już nieraz robiły takie rzeczy, że wywołały gdzieś jakiś konflikt i potem niech sobie ktoś inny z nim poradzi. No i, bo jest też taka, przepraszam, że ci się wbiję w słowo, ale też jest taka narracja, która jednak ewidentnie teraz narasta, przynajmniej ja mam takie poczucie, że właśnie, że Europa musi się zbroić, że Europa będzie następna. No to mam od samego początku, tak? To trochę przygasło, ale teraz znowu wraca taka narracja, że właśnie Putin się nie zatrzyma, że on w ogóle chce tam, prawda, defilować w Paryżu,
w Londynie, no już wszędzie. I wydaje mi się, że ta narracja ma coś załatwić, tylko właśnie pytanie, czy to jest tylko zakup broni, który ewidentnie będzie konsekwencją takiego dyskursu, czy to jest jednak naprawdę przygotowywanie się na, no, na realną wojnę w Europie, która będzie polegała na tym, że jakby cała Europa stanie się tym, kim dzisiaj jest Ukraina, tak? Czyli taką przestrzenią, w której no dochodzi do zderzenia tych dwóch wielkich mocarstw, powiedzmy, czy też wzrastającego mocarstwa i tradycyjnego już amerykańskiego mocarstwa. Tak? Czy to jest, nie, czy, jak ty myślisz, czy to jest bardziej retoryka, czy to jest rzeczywiście plan? Ja myślę, że w wykonaniu różnych podmiotów to jest albo retoryka, albo rzeczywiście plan. To znaczy są tacy, którzy uprawiają tylko taką retorykę, też być może na przykład są powiązani czasami z interesami zbrojeniowymi, więc taka retoryka po prostu nabija im kasy. Ale jednocześnie mogą być jakby też takie plany, że to tak ma się potoczyć. To znaczy jesteśmy w takiej sytuacji, warto jest przypominać, że to wszystko się dzieje w pewnym kontekście, który przypomina wybuchy poprzednich wielkich wojen. No, Druga wojna światowa rozpoczęła się w okresie, który był podobny, bo się często mówi, że żyjemy w czasach podobnych do tych przed pierwszą wojną światową, w sensie tego, że jest tak wiele różnych napięć i na każdym odcinku ktoś trochę przesadza i ktoś kiedyś przeskaluje z tymi swoimi wybrykami, ale do czasów przed wojną, przed drugą, a nie pierwszą wojną światową, przypomina jakby tę sytuację, w której jesteśmy dzisiaj, to, że jesteśmy jednak od wielu lat na etapie bardzo głębokiego strukturalnego kryzysu kapitalizmu, który nie został rozwiązany. To znaczy to, co się stało w latach 2007-2008, kiedy się zawaliły systemy finansowe w centralnych, w jednych z najważniejszych gospodarek kapitalizmu. Te problemy, które jakby wtedy eksplodowały, czy się załamały, czy jak to tam sobie wyobrazimy to metaforycznie, one nie zostały rozwiązane. To znaczy przez jakiś czas administracja Obamy zadrukowywała ten kryzys pieniędzmi, z kolei w Europie Niemcy wymusiły na wszystkich zaciskanie pasa, prawie zarżnęły Grecję, no i już by przeszły do... Znaczy zaczęły robić to samo w stosunku do Hiszpanii, Włoch i Portugalii, no ale Brexit ich zaskoczył i trzeba było jakby trochę przekierować uwagę. Ale w sensie strukturalnych problemów, one nie zostały w żaden sposób rozwiązane w kapitalizmie. Tak samo jak kryzysu, wielkiego kryzysu 29 roku nie rozwiązały same te działania Roosevelta, ten jego interwencje w gospodarce. Tak naprawdę kryzys ciągle jeszcze trwał i jak się to tak liczy po marksistowsku, to Michael Roberts ma policzone w tej swojej książce o kryzysach kapitalizmu, włączając ten kryzys 2008 roku, to dopiero po kilku latach II wojny światowej jakby cała ta skumulowana destrukcja istniejącego kapitału i przestawienie gospodarki na gospodarkę wojenną, tych największych gospodarek w każdym razie, produkcję zbrojeniową, wprowadzenie w niektórych krajach podatku dochodowego dopiero wtedy, żeby finansować wojnę. Dopiero to po kilku latach, chyba tak gdzieś w 1942 roku, zaczęło przełamywać problemy na przykład ze stopą zwrotu z kapitału, stopą zysku w kapitalizmie.
które doprowadziły do kryzysu, do wielkiego kryzysu i przez kilkanaście lat nie dało się ich przekroczyć inaczej niż pogrążeniem całego świata w wojnie. No więc w tym sensie jesteśmy w podobnym momencie, więc to może jakby... No jesteśmy... Uważaj, Jarek. Uważaj, bo wchodzisz... Żebym tego nie powiedział, żebym tego nie mówił. Nawet jeżeli poszczególne strony wcale tego nie chcą, znaczy na przykład politycy tego nie chcą. Politycy świadomie może tego nie chcą, ale na przykład jakieś siły gospodarcze mogą tak po cichu liczyć na to jako na jakieś rozwiązanie. Skoro to już raz rozwiązało taki kryzys kapitalizmu w latach 40., to ktoś to pamięta. No to nie jest tak, że tych lekcji nikt nie pamięta, nawet jeżeli nie przypominają nam o nich w telewizji. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że dochodzimy też do takiej kwestii, która jest w ogóle chyba już naszym drugim takim zagadnieniem. Chyba będziemy szli tak jakby trochę geograficznie, bo zaczęliśmy od Ukrainy i chyba teraz dobrze by było przejść do Europy, no bo to, co się stanie z konfliktem w Ukrainie, zależy od tego, jaki będzie stan też trochę polityki europejskiej. W moim rozumieniu on rzeczywiście jest dosyć katastrofalny. Nie mówię o tym nawet na poziomie ekonomii, chociaż tutaj, prawda, no mamy teraz choćby protesty rolników w wielu, wielu, właściwie całej Europie. I to jest na pewno sygnał jakiegoś takiego wewnętrznego napięcia, ale chodzi mi też o taką czysto polityczną sytuację, w której na przykład elity europejskie właściwie odcięły sobie możliwość dyplomacji, która mogłaby ten konflikt jakoś załagodzić, skończyć, rozwiązać i tak dalej, dlatego że przyzwyczaiły też swoich wyborców do tego, że licytują się na to, kto jest twardszy. No i jak się już tak licytujemy, kto jest twardszy, no to wiadomo, że każdy, kto pęknie, mówiąc no właśnie tą retoryką, no bo to jest trochę taka retoryka, prawda, z, nie wiem, MMA freak fights, nie, że kto pęknie pierwszy, no to jest po prostu, jest słaby i dowiedzie swojej jakiejś niewystarczającej mocy. I wydaje mi się, że to jest na przykład jeden z takich, no bardzo w sumie przypadkowych, nieistotnych z punktu widzenia systemu elementów, który może sprawić, że tej wojny nie da się zakończyć normalnie, tak? To znaczy po prostu doprowadzić do jakiegoś, nie wiem, nie mówię jakiego, tak? Tutaj nie, proszę się już nie denerwować, że zaraz będziemy oddawać jakieś terytorium komukolwiek, tylko no w ogóle jakiegoś rozwiązania, bądź choćby próby tego rozwiązania, prawda? No bo wiadomo, że każdy, kto rozmawia teraz z Rosjanami, no to jest zdrajcą, tak? W związku z tym, tak, no bo... jak niby to rozwiązanie dyplomatyczne miałoby się znaleźć? No ono wymaga, prawda, no jakiegoś kontaktu, tak? Czy jakiegoś też przyzwyczajenia, czy przygotowania elektoratów i obywateli, no na taką ewentualność, kiedy my już właśnie nie będziemy w tej jakiejś takiej no, kulturowej wojnie, czy retorycznej wojnie i nie będziemy się właściwie konstytuować w oparciu o naszą niechęć do tego wielkiego niedźwiedzia, prawda, który tutaj nam zagraża. Więc to jest jeden z takich, takich pytań, co z tą Europą i czy ty na przykład widzisz, mówię też o tej Europie w kontekście oczywiście tego, że w 2024 roku będą wybory do Parlamentu Europejskiego i chyba moje pytanie właśnie byłoby takie, czy one mogą coś zmienić twoim zdaniem i czy one zmienią coś na lepsze czy na gorsze w kontekście no właśnie takiej potencjalnej wojny w Europie? Czy rozwiążą jakieś problemy, o których wspomniałeś, tak, takie systemowe? Czy one w ogóle mają jakieś znaczenie? Czy jednak trzeba poczekać na wybory w poszczególnych krajach i wtedy dopiero się okaże. Ja jestem z tej szkoły, która nie wierzy w większe znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i ogromna część mieszkańców Europy też w nie, nie wierzy, dlatego tak nie, w tak niewielkim stopniu w nich uczestniczy. No bo co ten parlament może? Tylko może zatwierdzać albo odrzucać propozycje Komisji Europejskiej. Nie może wychodzić z żadnymi własnymi
inicjatywami. Jedyne, najlepsze, co się może tam wydarzyć póki co się wydarza w tamtym parlamencie, że czasem jest tam jakiś polityk, który głośno wypowiada się o jakiejś sprawie. No, jest moja ulubiona posłanka Daly z Irlandii, która to potrafi robić i wykorzystywać to forum w takich celach, ale to nie jest ciało, które kształtuje politykę Europy w jakikolwiek sposób. Nie mogą na przykład przegłosować, że Europa pójdzie na wojnę albo zawrze z kimś traktat pokojowy. Takich rzeczy Parlament Europejski nigdy nie robił, no i nie ma powodu podejrzewać, że to zrobi w 2024 roku. Może zmienić pewne rzeczy na lepsze lub na gorsze, w zależności od tego, jak się tam zmienią proporcje tych poszczególnych partii. Na przykład może wejść więcej oszołomów i będą szybciej ratyfikować te najgłupsze decyzje Komisji Europejskiej. Ale nie, mi się wydaje, że jednak to w te europejskie wybory, w sensie narodowe w poszczególnych krajach europejskich wybory będą miały naprawdę znaczenie o tym, jaka polityka się potoczy, jak ona się rozwinie. No bo też tak naprawdę jest kilka takich państw w Europie, które same mogą po prostu wepchnąć Europę na jakieś tory. No, Niemcy są pierwszym w kolejności. Tak jak właściwie prawie same przeforsowały tą politykę zaciskania pasa w odpowiedzi na kryzys 2008 roku, kryzys euro, której prawie nikt oprócz nich to jakby tak naprawdę popierała to tylko Holandia i chyba Finlandia, a tak poza tym wszyscy byli mniej lub bardziej przeciw, a jednak zdołały to przeforsować. Więc wystarczy, że ktoś zrobi jeszcze taki jeden głupi ruch, jak to, co Polsce się udało jakby, rządowi PiS-u się udało jakby zrozumieć w ostatniej chwili, co tam jest, o co tam może chodzić, jakie są stawki tego, kiedy oni jednak nie przekazali tych samolotów bezpośrednio na Ukrainę, tylko wymyślili ten trik, że oni to przekażą do bazy Rammstein, I żeby NATO jako całe przekazało te samoloty, żeby nie przyjąć odpowiedzialności za ewentualny po prostu eskalację tej wojny przez granicę polsko-ukraińską. Ale coś takiego, jeden kraj może zrobić taki głupi ruch w tym czy w przyszłym roku i wciągnąć resztę kontynentów to samo. To jest w ogóle to jest taka szkoła myślenia na polskiej lewicy, że no dobra, może ta Unia Europejska ma jakieś swoje tam różne wady, no może ona jest de facto neoliberalna, ale nie musi być taka neoliberalna, może można jakoś, prawda, przekierować na inne tory, ale najważniejsze jest to, że ona tworzy taką silną, taki duży podmiot polityczny, który jest przez to, że jest taki duży, prawda, 500 000 ludzi, to stanowi przeciwwagę jakąś dla Stanów Zjednoczonych i może w ten sposób prowadzić autonomiczną politykę, inną niż amerykańska, której państwa narodowe nie są w stanie, bo są za małe w stosunku do potęgi amerykańskiej. No dobra, no, Słowenia jest za mała, ale na przykład osobne państwa, takie jak Francja czy Niemcy, jeszcze jakiś czas temu prowadziły bardziej niezależną politykę od Stanów Zjednoczonych niż ta polityka, którą prowadzi teraz Unia Europejska i jakby zmusza całą, teraz kiedy jest mocniej zintegrowana i zmusza całą Europę do, no, jak Amerykanie się wybrali do Iraku, to jednak spotkali się z radykalną opozycją, wcale nie jakichś komunistycznych państw, tylko Francji i Niemiec, prawda? Więc
państwa narodowe były w stanie, znaczy to tej wojny nie zatrzymało, ale one były w stanie wyrazić jakąś opozycję w stosunku do imperialnej polityki Stanów Zjednoczonych. A dziś mamy tylko jakieś bardzo nieśmiałe głosy z Hiszpanii w stosunku do amerykańskiego i brytyjskiego i tak dalej, niemieckiego wsparcia dla Izraela, które jednak się jakby jest, widać, że one są jakby znacznie bardziej powściągliwe niż to, w jaki sposób kiedyś Francja i Niemcy się przeciwstawiały inwazji na Irak, prawda? Hiszpanie mówią, że oni dadzą więcej pieniędzy na UNRWA, tą agencję, którą Izrael wkręcił teraz już chyba 12 państw do zaprzestania jej finansowania. Agencję, która się zajmuje pomocy uchodźcom palestyńskim. I no i Irlandia, która jest jakby mówi znacznie głośniej, no ale to jest 3-milionowy kraj, no więc nie jest kraj, który zatrzyma jakąkolwiek wojnę. No tak, jeszcze jest ta sytuacja z Orbanem i Fico, czyli z takimi właśnie, jak to się mówi w Polsce, prorosyjskimi politykami, bo w Polsce wszyscy są prorosyjscy. Kaczyński jest prorosyjski, Tusk jest prorosyjski, wszyscy są prorosyjscy, tylko zależy w czyich oczach, prawda? Ukraińcy pewnie też są prorosyjscy, na pewno ktoś by się znalazł taki, ale i zarazem bolszewikami są wszyscy, no bo wiadomo, że Putin to jest też bolszewik, jaki w tej wersji w rzeczywistości, w jakiej żyją Polacy, ale nie, chodzi mi o to, że to jest też ciekawe, no bo powiedzieli, że kiedyś było, kiedyś Europa miała być zintegrowana po to, żeby móc się bardziej oprzeć wielkim graczom na scenie międzynarodowej. A dzisiaj wydaje się, że zintegrowana Europa jest po to, żeby dyscyplinować ewentualne państwa, które mogłyby się wyłamać z tej polityki, prawda? Oczywiście tak, pierwszy przykład. Skuteczniej zadania wyznaczone Europie przez Imperium Amerykańskie. Tak, i w tym sensie to jest jakieś odwrócenie, prawda? To znaczy, że to się jakoś zaczęło od Grecji na poziomie ekonomicznym, prawda? Że kiedy była taka możliwość, że jakiś kraj wdroży inne metody radzenia sobie z kryzysem ekonomicznym niż no, tam zalecane przez trójkę, prawda, i tak dalej, no to trzeba było spacyfikować. Nawet Obama był wtedy bardziej na lewo niż Unia Europejska, bo Obama był, nie wiem, czy czytałeś tą książkę, jak on się nazywał ten kurde, wyleciało mi. Może będziemy mogli to gdzieś wrzucić później. Dobra, jest taka książka o takiej politycznej historii tego kryzysu, w którym właśnie Obama pisał do Berlina i do Brukseli, co wy robicie. Ale to nie jest Pavlos. Nie, to jest... Jest taka książka bardzo ciekawa o greckim kryzysie, niedawno wydana. To właśnie, no nie. To było niedawno, to bym pamiętał, ale to już czytałem tak wtedy, kilkanaście lat temu. To jest bardzo znany autor, ale kurde, zgubiłem. Wiesz, tylko żeby dokończyć ten punkt, że czy to nie jest teraz tak, że jest na odwrót, bo jak się pojawiają kraje, które mogłyby mieć jakąś własną politykę w odniesieniu powiedzmy do wschodu, czy w odniesieniu wschodu, mam na myśli wojny w Ukrainie, bądź tego Bliskiego Wschodu, tak jak we wspomnianych przez ciebie przypadkach, no to jakby Europa jest po to, żeby postawić ich pod ścianą, tak? No tak jak było w przypadku Orbana, co jest moim zdaniem, niezależnie od tego, co ja myślę o samym Orbanie i jego polityce, powiedzmy, wewnętrznej, a nie jestem fanem, że, no tak w skrócie mówiąc, no to jest przerażające, tak? No bo tam były groźby po prostu zniszczenia ekonomicznego, tak? Nie Orbana samego, czy jego rządu, tylko całej ludności Węgier, tak? No to jest jakiś szantaż, który moim zdaniem jest przerażający i pokazuje też trochę, że no tutaj jest jakieś takie domino wzajemnego takiego, prawda, stawiania się do pionu. To nie jest chyba w ogóle w takich kryzysowych sytuacjach dobrym pomysłem, prawda? No bo teraz trzeba chyba być trochę bardziej elastycznym i trochę bardziej otwartym, no bo idąc taką ścieżką automatycznych reakcji, no to właśnie chyba będziemy generować
niebezpieczeństwo. No tak, tak to, tak ja to widzę. No. No, też tak to widzę, że będziemy generować niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że bo tutaj jest w ten sposób widać jakby związek między przyszłością wojny ukraińskiej a przyszłością Europy, rozumianej czy to jako Unia Europejska, czy jako kontynent z włączeniem tych państw, które nie są w Unii Europejskiej. Ale to pokazuje, że jakby Unia Europejska, i tu nie wiem w jakim stopniu jest to osobista zasługa Ursuli von der Leyen, ale myślę, że jej udział jest spory, bo jakby ten proces pod jej panowaniem akcelerował. To znaczy to właśnie, że Unia Europejska już nie robi nic innego, tylko realizuje interesy Stanów Zjednoczonych, nawet kiedy są dla niej samobójcze, to w takim tempie się nie działo przed Ursulą von der Leyen. Więc nie wiem, jak do końca, jak to wygląda, ale mnie by na przykład zupełnie nie zdziwiło, gdyby to była jakaś zupełnie korupcyjna sytuacja w tej funkcji, jaką ona, w tej roli, jaką ona odgrywa obecnie w Unii Europejskiej. No ale jakby osłabienie Rosji to nie była dla Amerykanów to nie było jedyne, na co oni mieli nadzieję, wywołując czy okej, okay, to jest już ryzykowne dla polskiego odbiorcy stwierdzenie, ale odgrywając ogromną rolę w wywołaniu wojny ukraińskiej. Oni chcieli, liczyli na to, że to będzie pułapka na Rosję, która ją tam, takie bagno, w którym ona ugrzęźnie i nie będzie stanowiła zagrożenia w innych częściach świata, ale też była to pułapka na Europę. Znaczy, żeby Europa, no bo już się działy takie rzeczy w Europie, że na przykład Włochy zgłosiły swoją chęć do udziału w tym chińskim projekcie. Mhm. Jak się po polsku mówi? Pasa i drogi. Tak, pasa i drogi. Więc no, Polska miała chyba nawet takie zakusy, że tu jakieś będą autobusy, czy coś będzie Chiny. A może. No i właśnie. Firmy będą budowały, tak, więc. Więc to oznaczało, że jakby, że są takie pomysły w Europie, żeby ekonomicznie i tak w sensie takich różnych partnerstw, Europa trochę zdywersyfikowała swoje położenie i też współpracowała nie tylko z Amerykanami, ale robiła sobie, też handlowała sobie ze wschodem świata, w którym coraz większy jakby no dzisiaj połowa ludności świata zamieszkuje tylko kawałek Azji, w sensie, że nawet nie po całej Azji, żeby już mieć pół ludzkości. I to są coraz większe gospodarki. Więc żeby uciąć tę drogę, no to postawiono wojnę jakby po środku. Wysadzono. Też nikt w Europie nie ma odwagi tego jakby mówić na głos, prawda? Myślę, że jeszcze 20 lat temu, jak Unia Europejska była mniej zintegrowana, to jakiś kraj by się wyłamał i by na przykład zwrócił uwagę, że to jest jakaś podejrzana historia z tym wysadzeniem rurociągu, prawda? Ale jedyną osobą, która się odważyła to powiedzieć wprost, był Radek Sikorski. A, no tak. Chyba było Polaka, żeby postawić sprawę jasno. Ale to jest, tak, zgadzam się, że to jest dowód jakiegoś niesamowitego podporządkowania, no bo to jest sabotaż w takim, no w skali historycznej, prawda? Znaczy to jest sabotaż też właśnie na jednej z tych linii, której pozwalały jeszcze Europie prowadzić jakąś politykę na przykład energetyczną, niezależną od Stanów Zjednoczonych. No i teraz już jakby fizycznie nie istnieje ten rurociąg, nie zanosi się na jego odtworzenie. Wojna pomiędzy przecięła możliwości, no bo jak będziemy handlować, jakie połączenia kolejowe zbudujemy z Azją, jak będzie wojna w połowie drogi, prawda? Więc te
te skutki to są skutki dla Europy. To jest Europa jakby straciła, będzie musiała teraz kupować, nie wiem, 3 razy droższy, czyli tam droższą tą energię, właśnie gaz z Ameryki Północnej sprowadzać przez ocean. No albo kupować rosyjski gaz, tylko przefiltrowany. Ukrainie, no właśnie. Wtedy jest przefiltrowany też moralnie, w związku z tym on już jest potem w porządku i można go w sobie kupić, tylko też ta moralność kosztuje prawdopodobnie tam 3 razy więcej chyba. Czy... Gaz i ropa, no bo tam nie wiem, już nie wiem teraz, nie pamiętam jak dokładnych liczb, ale no podobno... Arabia Saudyjska zmniejszyła radykalnie wydobycie ropy naftowej, a mimo to nie zmniejszyła jej sprzedaży. Prawda? No więc ona po prostu kupuje kogoś innego ropę. No, nie wiem, ja stawiam, że ona kupuje rosyjską ropę. Być może przez jeszcze jakiegoś pośrednika, żeby to tak warstwami pooddzielać tych to źródło i ukrycie, ale jest. To jest coś takiego właśnie, że też i tak kupujemy tą rosyjską energię, tylko z marżą 300%, żeby opłacić całą jej taką podróż dookoła świata. No tak, ale to też jest chyba jakiś obraz polityki europejskiej, która się stała jakby kompletnym teatrem. To znaczy, że no bo to nie ma żadnego sensu, prawda? To znaczy albo jest jakiś powód taki wymierny, ekonomiczny, związany z jakimiś interesami Europy, żeby się odciąć od produktów z Rosji, prawda? Albo to jest bardzo niszczące dla tej gospodarki europejskiej, ale robimy to albo w całości i rzeczywiście, żeby jakieś wykazać moralną swoją wyższość, no albo robimy to właśnie tak, że trochę zakazujemy, ale pokątnie robimy, dopłacamy, co jest... Znaczy wiesz, wydaje mi się, że to jest jakieś właśnie uwikłanie w jakąś taką swoją pozę, w której zastygli trochę ci politycy europejscy. No Polacy to już w ogóle są lata całe w tej pozie, no która nie jest polityką, prawda? Ona jest jakimś takim, no właśnie taką retoryką, jakimś takim buńczucznym jakby wyrażaniem jakichś emocji albo jakichś punktów widzenia, natomiast ona nie jest związana z jakimś wymyślonym na kilka ruchów do przodu projektem, prawda? No bo jaki jest teraz projekt w Europie poza tym, żeby nie być pobratanym, broń Boże, z ruskimi, żeby wspierać wszystko, co jest związane z Ukrainą, prawda? Która nie jest nawet członkiem Unii Europejskiej, prawda? No bo nawet nie chcemy, żeby to się zgadzało, prawda? No bo to jest tak, że jakby ona nie jest ani członkiem NATO, chociaż to poszło wbrew temu, co wszyscy myślą, i nie jest członkiem Unii Europejskiej, no prawda? Więc my w ogóle nie robimy nawet tych rzeczy, co do których jesteśmy gotowi no, poświęcić całą przyszłość, całą jakąś tam powiedzmy zasobność, prawda? Na ołtarzu tego czegoś, czego właśnie i tak nie chcemy zrobić. Więc to jest jakieś rzeczywiście niesamowite i pokazuje właśnie, nie wiem, jak ja myślę o tej Europie, to mam takie wizje apokaliptyczne i komiczne zarazem, prawda? No bo to jest trochę taka mieszanka, którą, no nie wiem, jak się słucha różnych wypowiedzi polityków europejskich, to właśnie nie tylko polskich, to nie jest tak, że my jakoś odstajemy nadmiernie. No to się stało niestety... Cały kontynent oszalał i to się ma poczucie, że to jest wszystko jakieś niepoważne. No. I nie wiadomo właściwie na co obliczone, prawda? Na jakieś takie też bardzo doraźne pomysły. Na bardzo doraźne pomysły, ale tak jakby sekwencje, w jakie się te pomysły układają, one są takie wyraźnie samobójcze. To znaczy strzelamy sobie w stopę jakby co chwilę. Za każdym kolejnym razem, na przykład właśnie no, uniemożliwiamy dyplomację, tak jak mówiłeś wcześniej, z tym, jak, tak jakby no to jest tak, że nawet gdyby kapitulacja Rosji w tej wojnie była realistycznym scenariuszem, to nawet kapitulacja wymaga spotkania z przeciwnikiem, ponieważ to ona się tak odbywa, prawda? Są dwie strony i jedna z nich składa kapitulację drugiej. Jedyna sytuacja, w której nawet tej opcji nie ma, no to jest kompletna anihilacja przeciwnika, prawda? No więc nie wiem, czy
W momencie, kiedy my sobie odmawiamy możliwości rozmawiania z przeciwnikiem w ogóle, kiedykolwiek, to to znaczy, że liczymy na kompletną anihilację przeciwnika, tak? Największego kraju na mapie. Z największym zasobem nuklearnym na świecie. Z największą liczbą. Więc to jest zupełnie jakieś absurdalne. To znaczy, nikt nie powinien racjonalnie wierzyć w to, że to jest możliwe, że można zakończyć wojnę z Rosją, jednocześnie nigdy nie rozmawiając. Chyba że ktoś realistycznie zakłada, że Putin umrze. No nie? Ale jeżeli to jest projekt polityczny, że my skończymy tę wojnę, kiedy Putin umrze, no to nie wiem, no, ktoś musiałby aktywnie coś robić w tym kierunku, żeby... Tak, ale wiesz, ja na przykład jestem przekonany co do tego, że jak Putin umrze, to będzie tylko gorzej. Ja nie jestem jakoś zupełnie ekspertem od Rosji, ale wydaje mi się, że to Putin jest gwarancją względnej przewidywalności tego, co tam się dzieje, bo jakby nie jest chyba tajemnicą, że następni w kolejce będą raczej bardziej konfliktowo nastawieni niż mniej. Tak? To jest też jakaś taka iluzja, że po Putinie to niby, przepraszam, kto nastąpi? No. No to jest iluzja. Kasparow zostanie wybrany na prezydenta i będzie się jakby prozachodnio ustawiał. To jest moim zdaniem jakaś kompletna fantazja. Nie? I też nie wynika z jakiegoś realistycznego spojrzenia. I ona jest jakby od początku, a każdy, kto powinien to wiedzieć, na przykład osoby, które podejmują te najważniejsze decyzje na poziomach państwowych i europejskich, powinien wiedzieć też, że wiadomo o tym, że to nie tylko dla Putina osobiście ta kwestia włączenia Ukrainy do NATO była nie do przyjęcia, ale dla jego przeciwników tak samo była nie do przyjęcia. To jakby wszyscy w Departamencie Stanu w Waszyngtonie o tym wiedzieli, że to nie jest osobista fiksacja Putina, ale nawet wymienienie reżimu w Rosji w jakiś sposób akurat tego punktu by nie zmieniło, ponieważ opozycja wobec Putina tak samo by tego nie przyjęła do wiadomości. Tak, więc zdaje się, że nawet Nawalny w jakimś wywiadzie powiedział, że Krym by zajął. Więc tutaj naprawdę trudno znaleźć rozmówcę po prostu i dlatego to tak wygląda. No. Ale wiesz co, wydaje mi się, że jest jeszcze jedna rzecz, już chciałbym przejść dalej, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz taką zauważyć, nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz, że tutaj jest jakby też taka wprowadzona właśnie w retoryce, ja to widzę też, że to się bardzo przyjęło niestety w komentariacie takim, zwłaszcza w Polski jakoś najłatwiej jest mi dostępny oczywiście, ale i to właśnie na lewicy jest bardzo mocne w Polsce i tak dalej, to znaczy takie przekonanie, że dyplomacja to jest wyraz sympatii. To znaczy, że wiesz, że jak idziesz z kimś na jakieś rokowania pokojowe, to w ten sposób jakby bierzesz współodpowiedzialność za to, co on robi, że wyrażasz jakąś identyfikację z tym, kim on jest, prawda? Że jakby, że dyplomacja jest po to, żeby się zaprzyjaźnić po prostu, żeby, wiesz, być swoimi kumplami na Facebooku, nie? Że to jakoś jest kompletnie nie trudne do wymyślenia, że dyplomacja jest właśnie po to, żeby się dogadać z wrogami, tak? Czy potencjalnymi wrogami, czy z kimś, komu się nie ufa. Znaczy po to wymyślono dyplomację, żeby załatwiać sprawy pomimo tego, że właśnie nie jest się z kimś kumplem, tak? I że pewne rzeczy na przykład się nie da rozwiązać w taki dostatecznie zadowalający sposób. No po to wymyślono, żeby się nie załatwiało wszystkiego wojną. Tak, i tak, to tak. Wydaje się w ogóle zniknęło, prawda? No bo jak się zapyta ludzi teraz na ulicy, no to oni właściwie czy na fikcyjnej ulicy facebookowej czy gdzieś tam, no to ja mam poczucie, że naprawdę wszyscy są gotowi na właściwie każde rozwiązanie, byle nie dopuścić do siebie myśli, że się z Rosją w ogóle można dogadać, prawda? Bo uważają, że to oznacza no jakby uznanie czy popieranie tego, co tam się dzieje i jakie są decyzje polityczne, no kraju no, nie zależy on od naszych upodobań, prawda? No ludzie gdzieś tam podejmują jakieś decyzje i według swojego jakiegoś rozumienia swoich interesów, no i trzeba umieć ugrywać coś dla siebie w tej sytuacji, prawda? A nie strzelać sobie samobóje. No w przypadku sankcji to jest 12 strzałów w stopę pod rząd, prawda? I każdy kolejny, no bo jest chyba tyle rund tych sankcji, każdy kolejny pogarsza sprawę, prawda? I to wszyscy wiedzą, to są analizy.
pomysł jest taki, żeby to robić dalej, prawda? No nie wiem, kto na tym cierpi, no poza nami samy. No pomysł jest taki, żeby to robić dalej, no dlatego, że to jest pomysł, który z jakiegoś powodu Unia Europejska realizuje, ale to jest amerykański pomysł, żeby jakby, bo tutaj się realizuje taki właśnie strategiczny, moim zdaniem, plan amerykański, to znaczy amerykańskie imperium jest coraz słabszym imperium, to znaczy jego poziom dominacji nad światem jest jakby coraz więcej obszarów na świecie, które się jego kontroli wyłamują. W związku z czym ma mniejsze pole, żeby budować swoją potęgę jakby na wzroście wszystkiego. No i też jesteśmy w warunkach kryzysu strukturalnego kapitalizmu, więc tego takiego globalnego wzrostu, na którym ten hegemon może po prostu rosnąć bardziej niż inni, nie da się jakby realizować. W związku z czym osłabianie niektórych jakby nawet sojuszników, powiedzmy, że tak do niedawna się postrzegało Europę, chociaż dzisiaj jest takim dziwnym sojusznikiem, znaczy po prostu jest takim sojusznikiem, który realizuje zadania, wykonuje zadania przydzielone przez Stany Zjednoczone, ale nic z tego nie ma. No jakby osłabienie Europy zwiększa dominację Stanów Zjednoczonych nad Europą. No to jest taki projekt tutaj, żeby będzie może większa pod względem liczby ludności, ale ekonomicznie jeszcze słabsza niż już jest. No i te sankcje się świetnie sprawdziły w tej roli. No a Rosja miała tam jakby zmuszanie Rosji do radzenia sobie z sankcjami trwało już na tyle długo, że się tego nauczyła. A może nawet był też taki plan częściowo, albo jedna z możliwości, że no jeżeli w wyniku tej wojny, znaczy z punktu widzenia Rosji czy Putina, jeżeli w wyniku tej wojny dojdzie do zerwania kontaktów ekonomicznych z Europą, no to trudno, przeorientujemy się całkowicie, bo to pomoże nam się to całkowicie przeorientować w stronę Chin. Że w sensie, że to będzie taka wymiana, która może się okazać no lepsza dla Rosji niż dla Europy, utrata kontaktów ekonomicznych ze Wschodem. Okej, słuchaj, jeśli mówimy o moralności w Europie, no to musimy już przejść chyba do Bliskiego Wschodu, bo tam, że tak powiem, świeci nad regionem zachodnia moralność. Chciałem cię zapytać o Gazę. Dużo pisałeś w ogóle o tym, co dzieje się w Gazie w ostatnich miesiącach, co nie jest dziwne. I wydaje mi się, że to są takie teksty, które no, teraz jest zmiana w liście lektur na zajęcia, to słuchaj, może kiedyś będzie to jakiś, wiesz, historia i teraźniejszość Jarosław Pietrzak przedstawia, ale no oczywiście sytuacja nie jest jakby kolorowa. Mamy tam do czynienia, chyba już nie ma co się tutaj krygować z polityką ludobójczą wobec Gazy. Mamy na to papiery w postaci, prawda, tego tymczasowego rozstrzygnięcia, nie wiem dokładnie jak to prawnie nazwać, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który jednak stwierdził, że Izrael dopuszcza się zbrodni i powinien powściągnąć zabijanie ludzi niezwiązane z cenami militarnymi i że tutaj konwencja przeciw ludobójstwu jest ważnym kontekstem. Tego w odpowiedzi, prawda, kilka dni temu Izrael zbombardował Rafę, najgęściej w tym momencie chyba zaludnione terytorium na świecie. Trudno nie myśleć o tym jakoś z poczuciem bezsilności i gniewu, ale ja bym chciał, żebyśmy spróbowali właśnie się zastanowić trochę bardziej na chłodno, do czego to wszystko zmierza. To znaczy, czy ty myślisz, że
że ten plan, który wyciekł w pewnym momencie, były takie prawda, momenty, kiedy był taki moment, kiedy wyciekł taki plan no, stworzenia Wielkiego Izraela, trochę tak to chyba się nazywało, prawda, że tak naprawdę w tym całym zawirowaniu chodzi o całkowite wysiedlenie Palestyńczyków z Gazy, potem z zachodniego brzegu, być może odwojowanie części terytorium Libanu i stworzenie na takiego wielkiego państwa Izrael. Czym ty myślisz, że to jest realistyczny plan i czy on się rzeczywiście może zrealizować? Czy coś powstrzyma twoim zdaniem tę masakrę? No i trzecie pytanie, które prawdopodobnie jest punktowane znowu najwyżej, bo to takie strategiczne kwestie. No czy to się rozleje w taką wojnę poważną, gorącą w całym Bliskim Wschodzie? No, to znaczy, no bo mamy tutaj, prawda, szereg dodatkowych aktorów, którzy już weszli na scenę. Mamy Jemeńczyków, tak zwanych Hutich, chociaż chyba nie identyfikują się oni z tą nazwą za bardzo, no ale powiedzmy dla lepszego. W ogóle jest zupełnie niepoprawna po polsku, tylko wszyscy się tak zaczęli ich nazywać. A tak, ja też, no po prostu, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, tak. No mamy Hezbollah, który jakoś tam uczestniczy, mamy prawdopodobnie jeszcze jakichś aktorów działających bardziej zakulisowo, jak na pewno Iran. No natomiast pytanie, czy to się właśnie rozwinie w jakąś taką, no naprawdę jawnie widzialną wojnę w regionie, to jest moje trzecie chyba pytanie. Okej, to pierwsze było, czy jest... To jest plan twoim zdaniem realistyczny. Znaczy, że Netanyahu tam rzeczywiście próbuje dokonać Nagby 2.0 i zająć całkowicie Gazę, zachodni brzeg, pozbyć się problemu, rozwiązując kwestię palestyńską w taki totalnie siłowy sposób. No, na pewno jest realistyczny. Czy to się uda? On to na pewno próbuje zrobić. To już nie ma wątpliwości, że to jest to, co naprawdę Izrael, izraelski rząd, izraelska armia próbują zrobić. Próbują ich stamtąd wypchnąć, no bo to Rafa, gdzie tam już ścisnęli połowę jakby tych ludzi, których wypędzili z północy, w większości, docisnęli tam do tych ludzi, którzy już tam mieszkali, tam już były obozy uchodźców i tak dalej. No i tam następny po prostu jakby dalej jest już tylko Egipt, prawda, który na razie jest granica ciągle zamknięta. No ale wiadomo, że to jest jakby no, realnie realizowana polityka. Chodzi o to, żeby ich bombami wypchnąć do Egiptu, że w pewnym momencie Egipt te granice otworzy i ktoś im tam, Egiptowi ktoś, na przykład Stany Zjednoczone, przeleją wystarczająco dużo pieniędzy, na to liczy Netanyahu, że tam powstaną obozy dla tych wszystkich wypchniętych z Gazy Palestyńczyków. Więc to jest na pewno plan prawdziwy. Czy on ma szansę powodzenia? No na razie wygląda, jakby miał szansę powodzenia. To znaczy, że faktycznie już tam skompresowali tę populację na tym już zupełnie malutkim skrawku tej już i tak niedużej przecież strefy Gazy. I jedyne, czego Netanyahu brakuje do realizacji tego, jest, żeby egipscy żołnierze odmówili wykonywania rozkazów i żeby otworzyli przejścia graniczne. To jest jedyne, co jeszcze go dzieli od realizacji tego. No a potem, a już jakby jak Izrael już raz kogoś wypchnął z okupowanej Palestyny, to już nigdy z powrotem nie wpuścił. Niezależnie od tego, co by potem mówił. Zresztą te wysiłki, żeby wykończyć UNRWA, czyli United Nations Relief and Works Agency, stworzoną w 1948 albo 1949 roku, pomyślano jako tymczasowa agencja, która nigdy nie straciła swojej racji bytu od tamtego czasu, która jest jakby, no, ona dostarcza tam podstawowe usługi uchodźcom palestyńskim. W tym momencie
jakby wodę nawet, prawda? Więc Izrael już przekonał chyba 12 rządów zachodnich i Japonię, o ile dobrze pamiętam, do zaprzestania finansowania UNRWA. No a zaprzestanie finansowania UNRWA to jest krok do tego, żeby jakby zlikwidować problem palestyńczyków, bo jakby istnienie UNRWA jest powiązane z prawem palestyńczyków do powrotu. Jakby te dwie kwestie od samego początku, kiedy Izrael został przyłączony do ONZ, to jakby pod warunkiem, że prawo do powrotu zostanie kiedyś zrealizowane, ta agencja została powołana jako tymczasowa do czasu, kiedy to prawo zostanie zrealizowane i wtedy będzie można ją rozwiązać. No, przez 75 lat to prawo nie zostało zrealizowane i zniszczenie UNRWA przez odcięcie jej finansowania w tym momencie, kiedy jej najbardziej potrzeba pieniędzy, bo jeszcze w tak jakby... No, nigdy ta agencja nie musiała się zmagać z aż taką katastrofą, jaka się odbywa teraz. 150 chyba funkcjonariuszy UNRWA zostało już zabitych w tych bombardowaniach. No i jeżeli UNRWA zniknie z powierzchni ziemi, to dla Netanyahu będzie jakby wielki krok bliżej do tego, żeby już temat powrotu Palestyńczyków nigdy nie był tematem politycznym. Więc akurat w przypadku Gazy to już naprawdę, jak teraz patrzymy na to, jak to teraz wygląda, to się niestety może udać. To znaczy, to już tam już niewiele niewiele budynków stoi jeszcze w całości w Gazie. To właściwie jest cały ten pas ziemi jest do odbudowania. Więc to jest już prawie zrobione. A do wypędzania Palestyńczyków z zachodniego brzegu Netanyahu może przystąpić nawet wcześniej, niż tam skończy tą sprawę. No bo tak naprawdę ta przemoc jakby już w październiku jakby nastąpiła błyskawiczna eskalacja przemocy na zachodnim brzegu. Tam osadnicy, no nie wiem, czy oni jakby działają na takich, oni są tak zindoktrynowani, że sami tak działają, czy dostali jakieś zachęty do tego, żeby zintensyfikować tę swoją przemoc. I policja, burzenie budynków, po nocach odwiedziny izraelskiej armii czy policji w domach różnych ludzi, czasem związanych z jakimiś działaniami politycznymi, czasem zupełnie przypadkowych na całym zachodnim brzegu. Więc to może się zacząć nawet jeszcze jakieś próby ich wypędzania, nawet jeszcze zanim skończy się ta historia w Gazie. Najbardziej przerażające jest to, że na samym początku stycznia Netanyahu powiedział, że on planuje kontynuować tę wojnę przez cały 24 rok. No to moim zdaniem on planuje eskalację tej wojny, bo właściwie nie wiem, gdyby on miał to przez 12 miesięcy bombardować Gazę, no to ja nie wiem, co on tam jeszcze będzie bombardował, na przykład w listopadzie. Tam już nic nie będzie do zbombardowania. Więc jeżeli on ma taki plan, że ta wojna będzie trwała przez cały ten rok, no to ma w planie przejście albo zaatakowanie Libanu, jakby w sensie już atakuje Liban, no nie, ale powiedzmy, że to jest utrzymywane w takim stanie dziwnej wojny, że to jest tak, że nikt nie przyznaje, że to jest już wojna. Ani Liban, ani Izrael. Także potencjał tego do eskalacji, to było chyba twoje trzecie pytanie, tak? Jest no, ogromny. Tym bardziej, że właśnie to nie jest tak, że bo Palestyńczycy są jakby
zapomniani przez większość sił politycznych na Bliskim Wschodzie, jakby większość reżimów, które są u władzy, jakby wolałaby się dogadać z Izraelem, no ale nie są zapomniani przez wszystkich. No i przepraszam, muszę się trochę napić wody. Jakby Iran, który jest jednak regionalną potęgą, cały czas wspiera zarówno Hamas, nie wiadomo raczej w jakim stopniu wspiera teraz, jak to jest możliwe, nie? Ale zawsze wspierał Hamas i przed Hamasem wspierał też inne siły polityczne palestyńskie. Wspiera Hezbollah w Libanie, więc i widzieliśmy te różne dziwne zamachy, prawda? Jest jakiś zamach na uroczystościach upamiętniających tego irańskiego generała na cmentarzu. Jakby oficjalnie to zrobiło państwo islamskie, no ale to mogło zrobić państwo islamskie w imieniu Izraela, bo te byty nie są bez wzajemnych powiązań między sobą. Więc Izrael jest chyba jedynym państwem na Bliskim, znaczy tam w tym, powiedzmy, na Bliskim Wschodzie, gdzie państwo islamskie nigdy nie przeprowadziło żadnych zamachów, prawda? To jest dziwny zbieg okoliczności. Bojownicy państwa islamskiego byli leczeni w izraelskich szpitalach. No to nie są niepowiązane ze sobą organizmy. Więc na pewno są próby wkręcenia Iran w tą wojnę bardziej tak otwarcie. Tylko moim zdaniem Iran się wciąż boi konsekwencji działania tak otwarcie. No dlatego właśnie zrobił coś, że zbombardowali te, czy zaatakowali tę jakąś podejrzaną jednostkę w Iraku, prawda, która prawdopodobnie była po prostu siedzibą Mossadu, pewnie przygotowywali jakiś zamach w Iranie kolejny, tak jak na tym cmentarzu. Więc póki co Iran próbuje właśnie robić tak, że pomaga Hezbollahowi, pomaga tym Hutim w Jemenie. No i próbuje usuwać takie przez pośredników, takich przez proxy, albo na terytoriach innych krajów, takich, które nie są bezpośrednio w tym konflikcie jeszcze, usuwać potencjalne źródła eskalacji takiej, która wciągnie Iran w tą wojnę. No ale to jakby Netanyahu na pewno chciałby wojny z Iranem, on tego nigdy nie ukrywał. To jest jakby jego fantazja o wojnie z Iranem, to można znaleźć w jakichś wypowiedziach już sprzed chyba 20 lat nawet, jak tak dobrze poszukać. No na pewno są nie sprzed wczoraj, są stare. No tak, też nie brakuje w Stanach ludzi, którzy bardzo przebierają nogami, żeby to się rzeczywiście zmieniło w wojnę z Iranem, no bo to jest też przecież przeciwnik taki no fundamentalny, jeden z tych takie podium najważniejszych figur zła, ale to jest też ciekawe, że właśnie efektem trochę takiej dziwnej wojny, jak powiedziałeś, podoba mi się ta nazwa, bo to rzeczywiście tak trochę wygląda na taką wojnę, ale nie wszyscy się w pełni przyznają, nie wszyscy szukają tak naprawdę eskalowania, ale chcą przypomnieć o sobie, prawda? No efekt może być też dziwny, bo słyszałem, czy też czytałem ostatnio o tym, że Amerykanie zaczynają się zastanawiać nad wycofaniem swoich wojsk z Syrii i z Iraku w efekcie właśnie bombardowań różnych tam baz i ośrodków. Nawiasem mówiąc, dzięki temu może publiczność, publika międzynarodowa mogła się zastanowić, według jakiego schematu Stany Zjednoczone mają bazy w Syrii i kto ich tam, że tak powiem, zapraszał, ale to już na osobną może rozmowę tak w ramach zdejmowania łusek z oczu Unii Europejskiej i Polskiej na pewno.
każdym razie chodzi mi o to, że tutaj może się też podziać tak jakby tylnymi drzwiami właśnie w wyniku jakichś takich no o wiele mniej spektakularnych działań niż to, co się dzieje w Gazie, tak? No bo to jest taka po prostu masakra, ja nie pamiętam, żebym coś takiego obserwował za życia, że się tak wyrażę. Może byłem za mały na wojnę w Jugosławii, no ale powiedzmy, że to jest no naprawdę jakaś taka historyczna zupełnie skala zniszczeń i po prostu zbrodni. Więc tutaj mi się wydaje, że ciekawym efektem może być to, że właśnie wielki hegemon światowy wycofa się z dwóch krajów, prawda? W wyniku jakiegoś takiego trochę pokerowego, wzajemnego szachowania się z Iranem. No ale rozumiem, że to jest też trochę taki pad, w którym, przynajmniej to jest moja opinia, nie wiem też, czy się z nią zgodzisz, że właściwie jedyne, co może powstrzymać Netanyahu w tym planie anihilacji Gazy, jest właśnie taka wojna, paradoksalnie, prawda? To znaczy, że no gdyby rzeczywiście, to jest taka argumentacja, powiedzmy, trochę Nasrallaha z Hezbollahu, tak, że my tam bombardujemy, że trochę zająć, odciągnąć, no ale gdyby to była wojna, prawda, pełnoskalowa z Libanem, czy tam z Hezbollahem, z Iranem i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście nie byłoby tak łatwo. No, musiałby na którymś froncie przynajmniej na jakiś czas odpuścić. Znaczy, tak, w sensie... No i wtedy nie byłoby tak łatwo tej Gazy niszczyć, ale to jest scenariusz, który jest, prawda, no znowu scenariuszem jakiegoś konfliktu właściwie światowego, tak? No bo przecież to by się rozlało na Syrię, no to musiałaby przystąpić Rosja, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to się natychmiast znowu rysuje jakiś taki globalny zupełnie konflikt. No i to jest być może paradoksalnie to zamrożenie, to kunktatorstwo, prawda, uchrania nas przed tym wielkim konfliktem, a zarazem pozwala kontynuować to, co się odbywa w Gazie, prawda? No to jest chyba taki nasz, w ogóle mam poczucie, jakiś taki dziwny dynamizm teraz współczesny, że trochę mamy możliwość wyłącznie lawirowania między katastrofami. Między katastrofami, prawda? No dobra, no to skoro o tej, nie wiem, czy chcesz jeszcze coś do tego powiedzieć, bo też nie chcę takiego. Ja bym chciał dodać tylko jedno, że jest, że ja widzę taki punkt, w którym w pewnym sensie to na przykład, że być może to, że Europa teraz stoi tak pasywnie w obliczu tego, co się dzieje w Gazie, jest poniekąd konsekwencją tego, jak się ustawiliśmy w stosunku do Rosji i w obliczu wojny ukraińskiej. To znaczy, ponieważ przyjęliśmy tą politykę, że Putinem jako złem wcielonym nie rozmawiamy i strzelamy sobie w stopy sankcjami. Europa się znalazła w tak dramatycznej sytuacji energetycznej, no, że jest gotowa na wszystko, żeby rozwiązać swoje problemy energetyczne. Izrael chce przejąć złoża energii, które się znajdują w wodach przybrzeżnych Gazy. Tam są niewykorzystane złoża energii, których projekty sprzedaży do Europy istnieją. No i Europa ma związane ręce, ponieważ potrzebuje skądś energii. Nie można z dnia na dzień przestawić się na przykład na zieloną energię, kiedy nic nie jest na to gotowe. No i poniekąd przez jakby złą reakcję na jedną wojnę, jakby mamy teraz jeszcze bardziej umoczone we krwi ręce w innym miejscu, bo nasi władcy nie mają skąd zapewnić energii na funkcjonowanie naszych gospodarek. Tak, to jest też ciekawe, że to wzajemne powiązanie też nas, w sensie polityków europejskich, kompromituje na poziomie retoryki, prawda? No bo przecież 2 lata poświęciliśmy na mówienie o tym, że Putin jest ludobójcą. Prawda? I teraz wszyscy stoją, przyglądają się Gazie i gdzie są te
ta gotowość do nazywania, prawda, rzeczy po imieniu, czy wytykania, prawda, Netanyahu, to co tak naprawdę się tam odbywa. No a statystyki ofiar cywilnych są raczej no takie, że no. Dziennie ginie czasem tyle dzieci, co rocznie w wojnie ukraińskiej. Tak, no, która oczywiście w ogóle ma o wiele więcej ofiar, no ale to są ofiary wojskowe i tak dalej. No ja mówię tylko o tym, prawda, że jest taka gotowość do eskalowania też tej retoryki, która swoją drogą jest hipokrytyczna, dlatego że za nią nie idzie gotowość do tego, żeby tą wojnę zakończyć, tak, żeby właśnie te ofiary ograniczać, no bo wręcz przeciwnie, prawda, chcemy jeszcze więcej Ukraińców tam rzucić na front. Natomiast w momencie, kiedy to samo... I szukają dróg ucieczki cały czas. Ale oni no tak. Jak nie chcą, szukają dróg ucieczki cały czas. No nie dziwię się. Więc teraz jakby w Europie zastanawiamy się nad tym, czy zwracać Ukrainie mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie chcieli brać udziału w tej wojnie. Tak, no więc, prawda, a w obliczu tego, co się dzieje w Gazie, gdzie się właśnie masakruje dzieci, kobiety, prawda, no robi pokazowe w ogóle jakieś egzekucje, rozbieranie ludzi, no jakieś nieprawdopodobne zupełnie sceny. Nie ma nikogo do skomentowania tego, prawda? Znaczy, to jest, wydaje mi się, że ten kontrast jest tak kompromitujący dla tych polityków europejskich, że to jest znowu jakaś taka sytuacja między jedną a drugą katastrofą, prawda? Znaczy, że tu musimy wytrzymać, żeby jakoś nadrobić utracone zasoby, które prawda, od których się odcięliśmy w wyniku wojny w Ukrainie, a zarazem no, na innym poziomie, czyli właśnie tych takich powiedzmy deklaracji moralnych, no to po prostu dowodzimy swojego absolutnego braku konsekwencji. Nie? I to jest też niesamowite, ale skoro rzeczywiście rozmawiamy o slalomie między katastrofami, no to muszę poruszyć temat ważny w 2024 roku, a mianowicie wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie, jako że jest to kolebka demokracji i wolnego świata, będziemy mieli fantastyczny wybór. Ojczyzna wolności. Tak, między dwoma mężami stanu i to będzie wybór powtórny, bo już raz żeśmy między tymi historycznymi wręcz mężami stanu wybierali. I tutaj mam pytanie następujące. Po pierwsze, czy uważasz, że rzeczywiście będziemy mieli wybory Biden-Trump? No bo na to wygląda na razie, ale czy na pewno tak będzie, twoim zdaniem? Czy jeszcze tu się coś może zmienić? Na to wygląda, ale też... Znaczy, w ogóle nie wiem, czy ty masz takie samo też wrażenie, ale wydaje mi się, jakby demokraci tak bardzo byli przekonani, że to jest jedyny możliwy scenariusz, że jedynym mechanizmem zapobieżenia mu, jaki wymyślili, jest powtórzenie w Stanach Zjednoczonych tego, co brazylijska oligarchia zrobiła, żeby się pozbyć Luli. Tylko, że tym razem jakby Lula był tym postępowym kandydatem, który został tuż przed wyborami wsadzony do więzienia, żeby nie mógł ich wybrać. Tak w Waszyngtonie wygląda na to, że oni stawiają na to, że może jeszcze zdążą Trumpa za coś, bo ta akceleracja różnych procesów przeciwko Trumpowi, tak akurat teraz, na rok przed wyborami, no jest takim jakby wyraźnym znakiem, że oni próbują rozwiązać ten problem w ten sposób, że go na czas uniemożliwić mu startowanie w wyborach, unieruchamiając go w więzieniu. Więc jeżeli to zrobią, znaczy żyjemy w tak szalonych czasach, że ja bym tego nie wykluczał, tego scenariusza, że oni go faktycznie wsadzą do więzienia na przykład na 6 tygodni przed wyborami albo coś w tym stylu, no to wtedy może przyjść ktoś inny. Ale jeżeli się nic takiego nie wydarzy, to tam chyba nikt nie ma specjalnie szans wygrać z Trumpem. W sensie jakby nawet jeżeli tam elity partii republikańskiej chciałyby kogoś innego i czasem testują jakichś innych kandydatów, to jakby wygląda na to, że te głosujące doły
specjalnie nie widzą innego kandydata dla siebie niż Trump. No a Biden, ja to w ogóle jestem zaskoczony, że on dożywa końca tej kadencji. Ja myślę, że on dożywa, ale on o tym nie wie. To jest taka dziwna forma przetrwania, wiesz, że jakby właśnie on żyje, ale on nie jest tego świadomy do końca, tak? Znaczy, na pewno nie jest świadomy tego, w jakim żyje momencie, bo wielokrotnie tam wywołuje jakieś zmarłe osoby. Ostatnio powiedział, że spotkał się z Mitterrandem niedawno. To przegapiłem, to, że spotkał się z Mitterrandem, to przegapiłem, ale tak, robił właśnie tak, on ewidentnie, nawet był jakiś medyczny raport niedawno opublikowany, że prezydent Biden ewidentnie ma problemy z pamięcią. Znaczy on już przedtem miał problemy z pamięcią, bo on na przykład nie pamiętał swoich chyba wnuków, już nie pamiętam jakichś dzieci w swojej rodzinie, nie pamiętał ich imion, ile ich... Znaczy nie, on w ogóle też wymyślał alternatywne biografie swoim synom, prawda, bo on tam opowiadał o tym, że jego syn zmarł w Iraku, no jakieś takie w ogóle... No nie, no to jest w ogóle na osobną książkę mi się wydaje, taka właśnie więc ja... fantazmatyczna Joe Bidena, ale... No tak, no nie no, jest to facet, który jest no, w stanie mentalnego rozpadu. Nie jest to nie jest, ja tam go nie lubię, ale no nie ma się z czego cieszyć. On nie jest w stanie przeczytać z promptera właściwie jakichś tam przygotowanych wypowiedzi. No jest to taka no naprawdę forma dziwaczna, natomiast wygląda na to, że no, że znaczy właśnie to jest to pytanie, czy będzie, bo ja tutaj mam jeszcze jakiś taki trochę spiskowych wersji. No. Ja miałem kiedyś taką, na samym początku tej kadencji, to ja myślałem, że będzie tak, że Biden gdzieś tak w połowie zostanie odsunięty, czy w trzecim roku zostanie odsunięty od władzy właśnie ze względu na swój fatalny stan zdrowia. No i że władzę przejmie Kamala Harris i że ona będzie po prostu jakby z automatu kandydować o zabiegać o reelekcję w kolejnych wyborach. To moje przewidywanie się nie ta moja przepowiednia się nie spełniła póki co, chociaż jeszcze jest kilka miesięcy do końca tej kadencji. A jaki ty masz? Bo no, ciekaw jestem. Nie, wiesz, to znaczy ja myślę, że a propos tej Kamali Harris, to mi się wydaje, że jednym z powodów, dla których oni tego Bidena się trzymają, jest wizja, że jego następczynią musiała być Kamala Harris, a Kamala Harris ma to do siebie, że po pierwsze jest no, kompletnie niekompetentna. No to jest nawet Joe Biden chyba w tym stanie umysłowym jest bardziej na miejsce się nadaje, a po drugie jest bardzo niepopularna. Ona w prawyborach nie zdobyła chyba żadnego głosu elektorskiego, no i była po prostu katastrofalna ta jej kampania, więc wydaje mi się, że no sam pomysł na to, że oni by mieli jakby stawiać na nią, jest tak zły i tak trudny do zrealizowania z powodzeniem, że już wolą tego Bidena. No ale ja ciągle słyszę albo gdzieś tam czytam, że są różne, prawda, przymierzane jeszcze osoby. Na pewno w pewnym momencie był przymierzany poważnie Gavin Newsom, czyli gubernator Kalifornii. On nagle zaczął tam jakieś międzynarodowe wizyty mieć. Pomyślałem sobie, zresztą nie tylko ja, no, tylko też niektórzy komentatorzy, że to jest, prawda, budowanie autorytetu. A teraz jakoś przycichło o nim. Słyszałem ostatnio, że Michelle Obama, to mi się wydaje jakieś takie życzeniowe myślenie jakiejś takiej elity wschodniego brzegu, ale... Ale bardzo się wpisuje w te ich paterny. No nie? Jest tak jak kiedyś Bill Clinton, to potem wystawimy Hillary Clinton. Może, tak, tak. No to by była też taka... Znaczy to by była rzeczywiście też już taka czysto... marketingowa kandydatura, prawda? No bo to znowu nie jest osoba, która ma jakieś polityczne zaplecze czy jakąś karierę polityczną za sobą, prawda? No trochę jak Trump był w pierwszych swoich wyborach, prawda? Że też był taką osobą z zewnątrz i na tym też dużo, dużo zyskał, prawda? Że właśnie był kimś spoza układu, jak to sam mówił. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jeszcze no... Jeszcze ten Biden może zostać odsunięty, ale to już chyba tylko właśnie na rzecz jakiegoś takiego sprawdzonego kandydata, no właśnie typu ktoś popularny w telewizji. Natomiast drugie moje pytanie jest takie, który wybór jest lepszy? Może tak, kto wygra te wybory, jeśli do nich dojdzie i właściwie
bo jesteś też autorem, skoro zacząłem od tego, prawda, o twoich różnych przewidywaniach, to w ramach jednego z tych przewidywań przewidziałeś wybór Bidena i powiedziałeś też, że wybór Trumpa z pierwszej kadencji na prezydenta był aktem heroicznego altruizmu Amerykanów, którzy postanowili zniszczyć się sami, żeby ocalić świat, bo gdyby wygrała Hillary Clinton, no to natychmiast wywołałaby co najmniej jedną, jeśli nie szereg wojen. No i rzeczywiście miałeś rację w tym sensie, że jak nastał Biden, no to mamy wojny. Można się doliczyć paru, to jak kto chce liczyć, tak sobie wyliczy. Natomiast za Trumpa nowych wojen nie było, tak? Nie mówię tego po to, żeby mówić, że to była jakaś świetna prezydentura i że on był, i że on nie był skalujący, tak? No bo on w kluczowych kwestiach jednak podejmował decyzje bardzo eskalujące, tak? Pierwszy wysłał na Ukrainę broń, pierwszy, tak, dokonał zabicia Sulejmaniego w Iranie, to też był gest, no taki bardzo, bardzo eskalujący konflikt. Natomiast no, po tej prezydenturze Bidena obecnej, która jest no, też moim zdaniem historycznie zła, jeśli chodzi o i sytuację międzynarodową i w ogóle pozycję Stanów na świecie, no to jest chyba zasadne pytanie, co będzie lepsze dla świata albo co będzie mniej straszne dla świata. No właśnie. Słucham twoich prognoz, żeby wiesz, tutaj mieć jakiś urobek. No. To ja osobiście za najgorszy możliwy scenariusz uważam kontynuację prezydentury Bidena. To znaczy jakby czeka nas na pewno więcej wojen albo większe wojny, jeżeli Biden pozostanie u władzy. Za drugiej kadencji myślę, że już zostanie odsunięty od władzy gdzieś w połowie i przejmie ją oficjalnie wiceprezydent lub wiceprezydentka, jeżeli to wciąż będzie Kamala Harris. Z Trumpem to jest tak, że on ma przynajmniej jedną zaletę, to znaczy on jest nieprzewidywalny. To znaczy może zrobić coś nieprzewidywalnego również w pozytywnym sensie, jak na przykład wynegocjować pokój z talibami. Stany Zjednoczone wycofały się z Afganistanu, już jakby dokończyła to administracja Bidena, no ale dlatego, że administracja Trumpa dogadała się w Katarze z talibami. Trump potrafił też robić takie rzeczy, że na przykład robił jakieś takie pokazowe bombardowania, żeby w końcu po raz pierwszy dobrze o nim mówili w CNN, prawda? Jak wydał rozkaz bombardowania Syrii, to po raz pierwszy dostawał pochlebne komentarze w CNN, w New York Timesie, na całym tym spektrum, które było w jednolitym froncie permanentnej krytyki Trumpa. To on potrafił na przykład uprzedzać Rosję, żeby tam nie, żeby te uderzenia spadały tak, że będą pokazowe, a jednocześnie nie będzie eskalacji, żeby sami wiedzieli, że on uderzy w te cele. Więc wydaje mi się, że on ma też co w tym momencie, znaczy w tej sytuacji, w której jesteśmy, ten rys takiego izolacjonizmu, który naprawdę, no kurde, jakby Stany Zjednoczone postanowiły się wycofać z kilku miejsc na świecie, czy z kilku miejsc, gdzie cały czas interweniują, to może się wszystkim nam opłacać. Więc ja bym... to na pewno byłaby z kolei jakby wszystkie napięcia wewnątrz Stanów Zjednoczonych by eskalowały. No tylko, że jak długo ma cały świat płacić za napięcia wewnątrz Stanów Zjednoczonych? Może jak Amerykanie będą za nie płacić sami, to może jakoś rozwiążą inaczej ten swój system polityczny. Bo co mnie zaskoczyło w tej prezydenturze Bidena jest jednak, że spadły te wszystkie wewnętrzne
napięcia w Stanach Zjednoczonych, jakby w porównaniu z tym, co się działo. Ja myślałem, że po tym 6 stycznia to tam będzie coś takiego, że będą takie jakieś takie taka prawie wojna domowa między tymi zwolennikami Trumpa a nowym prezydentem, a jednak to się nie wydarzyło tak naprawdę. Znaczy w sensie też tych wszystkich protestów Black Lives Matter było mniej. Czy nie wiem, czy były w ogóle jakieś ostatnio? W każdym razie o tym nie słychać. Było cały czas słychać. Tak, no znaczy jest ta kwestia związana z Teksasem, prawda? Która teraz no, rzeczywiście... Tak, ale to jest całkiem nowe. To dopiero tak, to jest niedawno. Więc trochę to jest tak, że Stany Zjednoczone jakby za czasów Bidena wyeksportowały swoje, jakby rozwiązały swoje wewnętrzne, czyli złagodziły swoje wewnętrzne napięcia, po prostu eskalując konflikty wszędzie indziej na świecie. No. Znaczy nie, no one po prostu ten swój heroizm, wiesz, zawróciły. No, no właśnie. Stali się poświęcać dla dobra reszty świata. Jak widziałem o tym heroizmie, to zaznaczałem też, że być może on był niezamierzony, ale obiektywnie. Nie, ale był jakby obiektywnie tam wystąpił. No nie wiem, to jest beznadziejna sytuacja, ale... ja na pewno nie będę trzymał kciuków za Bidena w tych nadchodzących wyborach w Stanach Zjednoczonych. Znów będziesz w mniejszości, słuchaj. W Polsce na pewno. Chociaż nie, w Polsce też jest front pro-Trumpowy. No teraz chyba sobie Trump to jednak zagrabił, że tak powiem, ale tak, no są przecież... Są przecież zwolennicy. No dobrze, słuchaj, ostatnie pytanie, bo dużo żeśmy kwestii poruszyli. Nie wiem, jaki będzie nasz wynik, jeśli chodzi o te przewidywania, co się sprawdzi, co nie, więc może na koniec jeszcze takie pytanie, gdzie może poprawimy. No bo mamy też wybory w Rosji. Więc chciałem zapytać, kto zostanie prezydentem Rosji w tych wyborach? To jest wyjątkowo trudne. Jak myślisz, kto ten urząd prezydenta będzie dzielił? A te 42 nowotwory już zdiagnozowane na podstawie fotografii Putina, to go nie zabiją do tego czasu? Tak, ja myślę, że nowotwory Putina są trochę tak realne, jak te przestępstwa Trumpa. No, nawiasem mówiąc, to jest ciekawe, znowu mówię to jako osoba, która nie ma żadnych jakichś iluzji na temat tego człowieka, ani go nie popierałem, ani nic takiego, żeby to tak for the record, ale to jest ciekawe. Ja się nie spodziewałem, że tak mało na niego jest. No bo nie da się ukryć, że wobec tego Trumpa jest prowadzona jakaś taka no, wojna różnych agencji i cały ten wymiar sprawiedliwości jest jakiś w takiej gotowości postawiony, żeby go za coś skazać. No i ja bym się nie spodziewał, gdyby mnie zapytano kilka lat temu, ile ten Trump ma na sumieniu, to ja bym jakby miał w głowie o wiele wyższy jakiś wynik, tak? A tu się okazuje, że właściwie gdzie się nie dotknie, to tam nic nie ma właściwie. To jest jakieś niesamowite, to może nawet budujące, że są jacyś politycy, którzy są tak mało, wiesz, jakby uwikłani. Albo oni go jednak oskarżają za te rzeczy, które, wiesz, za które nie będą musieli również oskarżać jego przeciwników, tak? No bo to może być też... No tak, może tak być, może tak. Może być taka sytuacja. Także no jeśli rozumiem, że tak jak przed nim tutaj przeszkodą jest wymiar sprawiedliwości, tak przed Putinem te nowotwory, ale gdy, może nowotwór zostanie prezydentem Rosji. Wycofał się zresztą, nawiasem mówiąc, Borys Nadjeżdżin, tak, który miał być taką kontrkandydaturą dla Putina, który jakoś tam jawnie krytykował tą inwazję czy operację wojskową na Ukrainie i niestety nie uzyskał podpisów.
wystarczającej ilości podpisów. A to nie on uzyskał też za dużo niewłaściwych podpisów? Tak, tak, to chyba to, tak, tak. Także kwestie formalne tutaj go wykluczyły z tej... No ale słuchaj, musisz powiedzieć, kto zostanie, bo wiesz, żeby potem nie było, że nie przewidzieliśmy. No to ja stawiam na Putina, słuchaj. Ja myślę, że jednak... Przewidźmy tę jedną rzecz ze stuprocentową pewnością. Putin wygra wybory w Rosji. Dobrze. Dużo żeśmy rozmawiali właściwie o samych sprawach niewesołych, więc dobrze, że się udało zachować w miarę pozytywną atmosferę, bo rzeczywiście slalom między katastrofami trwa i chyba trudno to inaczej podsumować. Mam nadzieję, że nasze przewidywania się nie spełnią i już za chwilę, gdzieś w połowie 2024 roku, będziemy żyli w jakimś takim świecie, prawda, dostatku, stabilności. Kilku równoległych konferencji pokojowych. Tak, ale no, nie wydaje się, że to jest możliwe. Jarku, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę i jeszcze raz bardzo polecam lekturę różnych tekstów Jarosława Pietrzaka, ale również, a może na czele z blogiem jarosławpietrzak.com. Mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa w podcaście i że jeszcze sobie podywagujemy, ale tymczasem kończę, bo też żeśmy czas troszeczkę rozciągnęli. Wielkie dzięki za czas i za twoje refleksje. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.